Cześć kochani, tu Agnieszka i zapraszam Was dzisiaj na taki luźniejszy film. Jeżeli mnie oglądacie od dłuższego czasu, to doskonale znacie ten format. A mianowicie nigdy tego nie założę, czyli antytrendy, antyhaul można też powiedzieć. I tak jak mówię, to jest taki luźniejszy format, bo jak wiadomo, ja będę mówiła o swoich preferencjach, a właściwie antypreferencjach, jeżeli chodzi o trendy 2020. Wy w komentarzach możecie pisać również swoją taką antylistę tego, czego nigdy byście nie założyły i wiecie o tym, każda z nas jest inna. Wolę to powiedzieć na początku, bo kiedyś ktoś tam się czepiał, że dlaczego mówię, że to, jakiemu się to podoba i w ogóle coś tam. Generalnie chodzi o to, że wiadomo, każda z nas jest inna, każdy z nas jest inny, ma inne preferencje, inne rzeczy mu się podobają, inne mu się nie podobają. To zależy od bardzo wielu różnych czynników, może w ten sposób. Także to, że coś na przykład nie pasuje mi, nie podoba mi się, nie lubię tego, to nie znaczy, że to jest ogólnie złe, to po pierwsze, to nie znaczy wcale, że jak komuś się podoba, to albo z nim jest coś nie tak, albo ze mną. Nie, to jest po prostu, tak jak mówię, taki luźny format i ja to uznaję za taki bufor bezpieczeństwa też dla Was, gdzie w komentarzach możecie sobie właśnie w kulturalny sposób no, ponarzekać na modę, co Wam się nie podoba i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że takie miejsce, takie filmy, takie formaty też są potrzebne właśnie po to, żeby się można było, wiecie, wyżalić po prostu. I jeżeli chodzi o trendy na wiosnę, lato 2020, przeglądam i jestem na bieżąco z tym, co jest w sklepach i szczerze mówiąc już mam swoje typy, mam ich 10, może trochę więcej, ale postanowiłam, że tak powiem, zawęzić to do 10. Także jeżeli jesteście ciekawe, czego ja nie lubię i co mi się nie podoba, no to zostańcie ze mną, oglądajcie dalej. Jeżeli film się będzie Wam podobał, to oczywiście zostawiajcie kciuka w górę. Pamiętajcie, możecie narzekać na dole i zaczynamy! A tak trochę prowokacyjnie to ubrałam dzisiaj mój denimowy kombinezon, bo na przykład wiem, że część osób nie rozumie tego trendu denimowego. Ja w niektórych aspektach też go nie rozumiem i to jest może pierwsza rzecz, od której zacznę. Słuchajcie, ja w tym roku wpadłam, jeżeli chodzi o trend denimowy i bardzo mi się podoba większość rzeczy, która jest. Ale jest jedna koncepcja odnośnie denimu, która mnie totalnie nie przekonuje. Może Was to zdziwi, może uznacie to za jakieś takie lekko wyfrikowane, ale ja nie lubię Texas Tuxedo, czyli jeżeli mamy denimową górę i denimowy dół. Nie przeszkadza mi w ogóle kombinezon cały denimowy, mimo że jest denimowa góra i denimowy dół, ale jest to całość. Natomiast jeansowa koszula do jeansowych spodni, jeansowa kurtka do jeansowych spodni z jakąś bluzką pod spodem, rozumiecie, co to jest Texas Tuxedo, po prostu zestawienie elementów denimowych. To nie mogę tego zdzierżyć, nie wiem dlaczego tak jest, jakoś po prostu nie wiem, może źle mi się to kojarzy, może mi się to kojarzy z latami 90., z początkiem, kiedy rzeczywiście ta tendencja też była dosyć popularna, chyba nawet nie chcę skłamać i nie chcę gadać na mojego tatę źle, ale tak coś kojarzę, że miał taką właśnie jeansową, jasną koszulę i nosił ją do jeansowych, ciemniejszych spodni. Może to jakieś takie skojarzenia z tamtymi czasami, ale w każdym razie, tak jak mówię, to Texas Tuxedo totalnie u mnie nie przechodzi. Zestawienie denim plus denim, różne elementy garderoby mi się nie podoba. Natomiast właśnie w kombinezonie w całości czy w sukience w całości nie przeszkadza mi. Druga rzecz to jest coś, co zauważyłam, taka tendencja modowa, widać ją dosyć wyraźnie w sieciówkach, a mianowicie kurtki kangurki, czyli kurtki, które nie są rozpinane, ewentualnie mają jakiś taki zameczek i są zakładane przez głowę. I szczerze mówiąc, raz, że miałam coś takiego, jak byłam bardzo, bardzo młoda, bo to też jest moda z lat 80., z lat 90. właściwie bardziej. Raz, że to jest no takie nie do końca praktyczne, bo to jest kurtka, która będzie pełnić rolę bluzy. Ciężko ją ściągnąć, nie rozpina się ewentualnie troszeczkę. I to jest takie, nie wiem, jakoś mnie totalnie nie przekonuje w ogóle. Ja bym to nazwała bluzami, te kurtki, ale są nazywane właśnie kurtkami, kangurkami. I tutaj chyba głównie te względy praktyczne jakoś mnie nie przekonują. Ciekawa jestem, co Wy sądzicie, czy Wam się takie kurtki podobają. Teraz są modele właśnie, w tamtym roku widziałam sporo modeli takich trochę dłuższych, trochę bardziej parkowych, a teraz w sieciówkach widzę dużo modeli, które są takie kuse, króciutkie. No i to, no nie mogę się do tego przekonać. Okej, to też nie jest tak, że coś mi się nie podoba tak totalnie, wiecie, w każdym wydaniu. Chciałabym to zaznaczyć na początku, ale oczywiście zapomniałam, chciałam. Bo są rzeczy, które
ujdą na kimś i jest okej, jak patrzę na kogoś, natomiast nie wyobrażam sobie siebie w takich ubraniach. I kolejną rzeczą z mojej antylisty trendowej, z moich antytrendów są przeskalowane, mocno przeskalowane marynarki. Takie, które są jak ściągnięte z dużego wujka jakiegoś, albo nie wiem, staty. I one występują teraz w różnych kolorach. To jest dosyć mocny trend, mogą być ściskane, wiązane w talii, mogą być noszone luźno. I nie podoba mi się to, po prostu. Jakoś ja lubię przeskalowane ramiona, popatrzcie, mam tutaj bufki, mam też kamizelkę, która jest, wiecie, taka Mad Maxowa i mnóstwo takich rzeczy, bo to mi się podoba, ale jeżeli chodzi o marynarki, takie mocno, mocno przeskalowane, nawiązujące do tego power dressingu z lat 80., z początku lat 90., kiedy właśnie ta kobieca sylwetka w górnej części była mocno poszerzona, zgodnie z tą ideą, że kobiety też są silne, mogą pracować w korporacjach jak mężczyźni, zdobywać te wysokie stanowiska itd., itd. No i teraz widzimy powrót do tej mody, ale właśnie ta opcja marynarek jakoś to jest taka część garderoby, która u mnie nie do końca po prostu przechodzi. A Wam się podobają czy nie? Kolejna rzecz, która mnie rusza estetycznie, to są spodnie cargo, ale takie, które mają ściągacze na dole, zestawione z obcasami, z sandałami na obcasie. I to jest modowe, i to jest bardzo trendy, ale znowu, to jest coś, czego ja nie czuję, bo to jest takie tak mocno hybrydowe zestawienie. Generalnie, zastanawiając się nad tym filmem, myślałam sobie tak, o tych rzeczach, które mnie nie przekonują i zastanawiałam się, okej, jakbym się czuła, jakbym coś takiego założyła? No właśnie nie czułabym się. Nie czułabym się totalnie sobą, czułabym się tak po prostu uwydziwiana zanadto, dlatego dla mnie no to też jest taka moda, to zestawienie konkretnie, bo na przykład spodnie cargo, czy do jakichś trampek, czy do płaskich sandałów jest spoczy, jak najbardziej, natomiast do delikatnych, eleganckich obcasików nie przechodzi u mnie. Kolejna rzecz, spodnie jogger, czyli takie spodnie jak od joggingu w latach 90., często ortalionowe, zestawiane też z obcasami. I to też jest kolejna para spodni, kolejny model spodni, który nie przekonuje mnie w tym sezonie, bo znowu jest to zbyt mocna hybryda, w której ja nie czułabym się fajnie, ale oczywiście na przykład jak patrzę na zdjęcia, to jest okej i wygląda to ciekawie. Natomiast mam wrażenie czasami, że to jest bardziej moda sobie, a muzą, a nie zwracająca uwagę na takie praktyczne aspekty tego, że właściwie jakie mamy okazje, żeby założyć joggery, czyli spodnie joggingowe z obcasami takimi bardzo eleganckimi. Czy do szkoły? No niezbyt to jest wygodne. Czy do pracy? Może trochę bardziej. Ewentualnie, no nie wiem, na jakieś wyjście z koleżankami, czy coś w tym stylu, ale to jest znowu taki trend, który dla mnie jest... Jak już jesteśmy przy tych sportowych rzeczach, to kolejne zestawienie to jest coś, co podoba mi się, jak widzę to na modelkach, na stronach sklepów, ale znowu, czułabym się w tym co najmniej dziwnie, a mianowicie dresy. Komplet dresów, bluza dresowa i do tego szerokie spodnie dresowe. I jest jedno zestawienie bodajże z Bershki, które bardzo mi się podoba, jak wygląda na modelce, ale jak sobie pomyślałam, że miałabym to założyć, to czułabym się bardzo, bardzo dziwnie. Tutaj tak jakby nie można tej modzie, nie można temu trendowi odmówić praktyczności, bo to na pewno jest mega wygodne. Ja jestem też dresiarą, jeżeli chodzi o chodzenie po domu. Uwielbiam chodzić w dresach, nie wyobrażam sobie chodzić po domu w dżinsach. I teraz jestem ciekawa, bo miałam takie znajome, jak na przykład byłam w liceum, mieszkałam w internacie, że one cały dzień poginały w dżinsach po internacie, przychodziły ze szkoły i chodziły w tych dżinsach non-stop do wieczora. Ja pierwsze co robiłam, to przebierałam dres, bo po prostu jest to dla mnie wygodne. Ale wracając do tego trendu. Co sądzicie? Założyłybyście taki zestawik, na przykład właśnie bluza jakaś krótsza, bo teraz często te bluzy są po prostu takie krótsze, czasem nawet kropowe i do tego szersze dresowe spodnie, znowu ze ściągaczem na dole. Czy według Was to jest moda, która jest hot czy not? Coś, co jest moim koszmarkiem i pewnie doskonale duża część z Was na ten temat wie, to są guziki. Ale nie wiecie tego, że najbardziej... Myślę, że to jest jeden z dwóch, trzech początkowych punktów, jeżeli chodzi o zastosowanie guzików. Obrzydzają mnie krótkie kardiganki z guzikami z przodu. A jakiś czas temu zauważyłam, że
W sieciówkach jest po prostu zalew. Widziałam w Stradivariusie, widziałam w Zarze. Krótkie kardiganki, takie krótkie do talii i mają guziki z przodu. Czy to są kardiganki takie zapinane pod szyję kopertowe, jak ja tutaj na przykład mam i tych guziczków jest sporo małych? Czy to są kardigany z V-kształtnym dekoltem, które mają właśnie kilka ogromnych guziorów i to jest wpychane w spodnie, w spódnicę i tak dalej, i tak dalej? No dla mnie to jest totalnie nie do przejścia. Słuchajcie, jak byłam w liceum, to też była moda na kardigany i miałam, myślę, że ze 3-4 kardiganki właśnie tego typu, gdzie było tam kilka guziczków. One były cienkie, takie dzianinowe, nie wiem, do pasa, dłuższe nawet, takie proste po prostu totalnie. I pamiętam, że bardzo lubiłam w tym chodzić. Tak, ale teraz, jak sobie przypomnę moje stylówy z tamtych czasów, to odczuwam takie także kardiganki dla mnie to jest totalne not. I jeszcze jedno okropne, totalne, totalne not. A mianowicie w Zarze to widziałam, ale nie tylko. Są takie sweterki z dekoltem na przykład w trójkącik i tutaj mają odstające takie małe kołnierzyki, ale nie takie kołnierzyki, które wiecie, patrzę sobie w podgląd, czy dobrze pokazuję, sięgają tak, tylko te kołnierzyki, na przykład tu jest dekolt, a tu taki kołnierzyczek sterczy. Jezus, ja mam po prostu odruch taki, jak coś takiego widzę. To jest znowu moda lat 90. w takim wydaniu basicowym, z tego co pamiętam, właśnie z lat 90., początku lat 2000. Pamiętam, jak kobiety właśnie chodziły w czymś takim. Te kołnierzyki przy tym dekolcie, te małe, sterczące kołnierzyki, powiem tak, czasami też przy bluzeczkach polo, o jeszcze tu z guziczkami, to już w ogóle, dla mnie to jest mniej więcej, może trochę mniej obrzydliwe niż guziki, no przepraszam. Tak jak mówiłam na początku filmu, bronię się od razu, dla każdego co innego, no dla mnie coś takiego jest. Nie mówię, że wiecie, jak spotkam na ulicy osobę, która jest tak ubrana, to zrobię na jej widok. Wiadomo, że nie, no bo każdy się ubiera jak chce, ale dla mnie totalnie, totalnie to jest antytrend. I wracam teraz do dolnych części garderoby, czyli do spodni. Wiecie już, że slouch nie lubię, bo mówiłam to parę miesięcy temu chyba, jak kręciłam tego typu film na jesień. Tak mi się wydaje, że to wtedy mówiłam, może jeszcze w jakimś wcześniejszym, nie wiem. Playlistę w ogóle antytrendową, nigdy tego nie założę, będziecie mieć podlinkowaną w opisie, możecie sobie pooglądać i poczytać komentarze innych osób, bo tam się często dużo dzieje w tych komentarzach. Ale słuchajcie, spodnie, wracam do spodni, długie, denimowe, szerokaśne gacie. No nigdy po prostu, no nie wygląda to dla mnie dobrze, wygląda to, może tak, wiadomo, popatrzcie, często narzekacie, że jest coś, co zaburza sylwetkę i tak dalej, ale jeżeli pojawia się taki trend, który tak totalnie zaburza sylwetkę, no sorry, ale nie mamy nóg jak kłody pnie drzewa, nie? Nie mamy. Pojawia się taki trend i on jest modny, to nagle tak jakby w ogóle całe to poczucie, że to jest zaburzenie i że to jest jakieś takie trochę dziwne i no nie do końca ta sylwetka wygląda dobrze, to znika. To jest modne, koniec, kropka, jest fajne. Wkurza mnie to, szczerze mówiąc, powiem Wam. I niezależnie od tego, bo ja też niektóre trendy bardzo lubię, jak widzicie właśnie denim, czy skórzane rzeczy, to są dwa trendy na wiosnę, które uwielbiam, ale no nie mogę się przełamać i szczerze mówiąc nigdy nie mogłam. Były te mody na szerokie spodnie, krótsze to już pomijam, ale właśnie takie długie, czy szwedy, czy jakieś, nie, dzwony nie, bo dzwony powiem Wam, że dla mnie jeszcze ujdą, ale właśnie takie proste, szerokie nogawy i pojawiała się ta moda w moim życiu dużo razy, bo tak naprawdę ja zwracam uwagę na modę od końca podstawówki właściwie, na to, co się dzieje i tak mniej więcej pamiętam, co się dzieje. I nigdy, nigdy nie udało się żadnemu trendowi, żadnej epoce, w żadnym roku przekonać mnie do takich szerokich spodni. I po prostu, no to nie jestem ja. I ciekawa jestem, bo teraz jest dużo tych spodni, bardzo dużo i są lansowane, również materiałowe, te jeszcze ujdą. Ciekawa jestem, czy jesteście na tak, czy na nie. I w dzisiejszym zestawieniu na ostatnim miejscu ląduje jedno nakrycie głowy. Wydaje mi się, że też o nim kiedyś wspominałam, bo to nie jest nowość, nie jest pierwszyzna, ale widziałam ostatnio i w sieciówkach, na zdjęciach z sieciówek, ale widziałam też u MaFashion kapelutek rybaka.
Czyli taki jak jakiś garnek z takim daszkiem, no kapelutek rybaka po prostu. Słuchajcie, jak chcecie być trendy, to wcale nie musicie iść do sieciówki i takiego kapelutka kupować. Idźcie sobie do sklepu wędkarskiego, tam na pewno będzie taniej. I znowu jest to trend, który jest lansowany. Nie wiem, czy Jessica Mercedes też nie gdzieś ostatnio się nie przewijała w tym kapelutku. To jest taki trend, który jest lansowany i znowu dodaje on jakiejś tam dziewczęcości, czy coś w tym stylu. I ja na przykład nie mam nic przeciwko nakryciom głowy tak ogólnie, bo w większości wyglądam dobrze po prostu, pasują mi. Ale znowu jest to taka rzecz, która nie wiem, bardziej, czy bardziej mi się nie podoba, czy bardziej mnie bawi, jak widzę coś takiego. No po prostu tak jakby nawet tutaj nie chcę snuć jakichś uzasadnień, jakichś wiecie, szukać w dzieciństwie może jakiejś traumy, czy coś w tym stylu. No jest to dla mnie po prostu śmieszny element garderoby, którego nigdy nie założę. Okej, moi drodzy, mam nadzieję, że ten film był dla Was fajny, że trochę Was rozerwał na wesoło. Mam nadzieję, że sobie ponarzekacie, czy ponarzekałyście już w komentarzach i czasem łączycie się ze mną w bólu, jak widzicie niektóre z tych trendów, a czasami możecie się ze mną nie zgadzać. Wiadomo, życie. Jeżeli Wam się podobało, to zostawiajcie kciuka w górę, możecie też subskrybować kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie i widzimy się w kolejnym filmie. Pa!